Witajcie misiaki. Witam wszystkich nowych widzów, bo jest nas więcej, a dawno nie witałem. Zacznę dzisiaj od tego złomu, porozkręcam właścicielowi. Co on tam zdecyduje z tym robić, to już zdecyduje, czy to będzie czyścić, malować, czy cokolwiek. Ja mu to rozkręcę. I tyle. Z tego ball joina wykręcimy. Wtedy właściciel amortyzator zabierze. Zamiast wycinać morsa, łapiemy, z drugiej strony wykręcamy.
wygląda to lepiej. Tu sobie zalałem oliwą. Dobra, sprzątamy dalej. Lewaros nowy przyszedł. Miejmy nadzieję, że pożyje dłużej. To wi. Funkielnówka. Niekradziony. Oczywiście Volvo jest. Bo jakby inaczej. Robert, to znaczy Rafał, teraz jest moim wielkim przyjacielem. Przyjeżdża co tydzień. Minimum. Także drugi dom zbudujemy. Dobra, właściciel zabiera to, co spróbujemy dać do piasku. Pogadam z chłopakiem, zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wahacze Volvo, dosyć ładne. To se umyję. Zobaczymy, jak to idzie. Dobra, gwarancja poserwisowa. Jak widzicie, nie wiem dlaczego, płyn spierdala. Odkręcimy, zobaczymy do środka. Ogólnie jest dokręcony, bo już dokręcaliśmy i dalej leci, także odkręcamy i patrzymy do środka, co jest. No i dobra, słuchajcie, nypel. Ta końcówka uszczelnia. Ona wchodzi w taki rowek i po prostu uszczelnia. Dlaczego wycieka? Nie mam pojęcia. Można by było się skusić, że może ten nypel jest ten bleeding valve, czy jest niepasujący, no ale z drugiej strony nie cieknie. Co zrobimy? Dmuchniemy tu sprężonym kołem. Tak widzicie, tam jest rdza ogólnie. Czy ta rdza? Nie mam pojęcia. Dobra, przedmuchamy. Blow out. Niomuśne. Takie przepyszne. I tak chujowne. No jestem w chuj rdze. Dobra, przedmuchane, wydmuchane. Tam na dole, tak jak widzicie, jest pordzewiałe. Ja spróbuję jeszcze może jakimś czymś tam pojeździć. Like you see, guys, it is rust on the bottom. That why probably leak. I try maybe scrape something. No i dobra, wkręcamy i modlimy się. No dobra, właściciel chce sprawdzić. Ja wam szybko tutaj wyjaśnię. Mam tu takie używane nyple. Zwróćcie uwagę tu. I tu. Załóżmy wam. Dobra. I teraz tak. Ten stożek uszczelnia wam cały zestaw. Jeżeli odkręcacie, to tędy idzie płyn do dziurki. Teraz różne stożki są. Jeżeli dalej będzie ciekło, to po prostu przeczyścimy któregoś z moich używanych wariatów i zobaczymy, czy nie będzie ciekło, bo mówię, ten stożek uszczelnia. Jak on zejdzie, to on później uszczelnia. No i dobra, Volvo CX90, kochani. Właściciel chciałby całą belkę z tamtego wyciągnąć. Ale to będzie ja pierdolę. Myślisz, że damy radę z nas łomie tą belkę wykręcić? Ale to jak widzicie, nie widzicie. Tu po prostu śrub nie ma. Jestem ciekaw, czy to się odkręci. Jeżeli chodzi o Haldex, no nie wiem, czy widzicie, ale tu wszystko zalane jest, ożygane Haldexem. Dlatego fajnie by było wyciągnąć tamtego, ale czy to się nam uda?
Prawdopodobnie za tydzień. Właściciel mówi, że podłoga ma bardzo dobrą, w bardzo dobrym stanie. Ja to uważam, że to jest bardzo zardzewiałe. Ty widziałeś to, Rafale? Tą podłogę? I tam cieknie. Ale tam, Jezus Maria. Tu koło by trzeba było te zdjąć, żeby do tych węży, co ci cieknie. Tam cieknie leaking. Wszystko. Jak do pełna. Mi się wydaje, że cały jest zajebany ten mały wąż, wiesz? Bo węże... Tam gdzieś cieknie ze zbiornika. No ze zbiornika, ale patrzę tutaj, to mi się wydaje, że to ten mały wąż, wiesz? Z węża? No, mi się wydaje, że to będzie wąż. Trzeba by było zatankować do pełna. No i co myślicie o Volvo? Ładny rarytasek. Dobra, słuchajcie, Haldex chyba jest inny. Bo tu jak widzicie jest moduł, a tamten nie ma moduł. Tamten ma numer, a ten nie ma numeru. Straszne. Do widzenia, Volvo. Do widzenia. No i dobra, misiaki. Volvo pojechało. Właściciel. Właściciel będzie chciał trzymać Volvo. Czy takiego chrupka robić? Zadajcie sami pytanie. Czy to będzie klasyk? Może kiedyś? Właściciele Volvo są troszeczkę dziwni. No i może będzie kiedyś klasykiem, kto wie. Niedługo A2 wróci na drogę. Już umówiony ma przegląd, także jest dobrze. Idziemy do przodu, także to chyba najważniejsze. A wy, pasja, miłość, rodzina. Tylko wak, rodzina. Jak widzicie. A, pewnie zastanawiacie się, czemu używane części. Zdradzę wam coś. Tył jeden amortyzator. Z oryginału, nie jakiś tam cieniutki, z oryginału, bo tam jest taki gruby amortyzator, taki Fanbusters, którego nawet nie idzie wcisnąć ręką, nawet ten ze złomu, po prostu nawet nie skoknął w dół. Wiecie, jak się amortyzatory nowe montuje, to powinno się wcisnąć w dół, w górę, w dół, żeby zaczął pracować od pierwszych kilometrów, mniej się zużyje, tego nie wciśniecie, po prostu taki beton jest. I on kosztuje 500 funtów. Jeden amortyzator, zwykły, to nie jest jakiś tam, wiecie, Hydrom Extra i w ogóle. Zwykły amortyzator. Kosztuje 2,5 tysiąca złotych. Właściciele Volvo po prostu muszą być bogaci. Haldex podejrzewam nie pasuje ze złomu. Ale to już, jakby powiedzieć, nie mój... Nie moja broszka. Czy pojedziemy w przyszłym tygodniu na złom? No nie wiem, jak tabelka, czy będzie pasować. Tam jest silnik benzynowy. Tu mamy diesla. Czy te dyferencjały? Tamten dyferencjał ma numerki wybite na dyferencjał, na akselu, czy jak wy to nazwiecie. A ten nie ma, więc podejrzewam, że są inne. Czy belka? Belka podejrzewam jest podobna. Ta, no sami widzicie, to przecież to by była masakra, żeby to odkręcić. Nie wiem, co właściciel będzie chciał. Czy będzie chciał, żebyśmy się podjęli. Znając Rafała, będzie ostra walka, także jak jesteś ciekawy, co z Volvo, zapraszam. Bo chyba będzie nas odwiedzać co tydzień teraz. Jeszcze raz. Pasja, miłość, rodzina. Wag, rodzina, bo części są dostępne, tanie i różne branże, od najtańszych do największych. Co tam chcecie, jaką firmę. Dlatego kocham Waga. Wy też. Nara.